Witam w drugim odcinku mojego Let's Playa. Zagrajmy w symulator farmy. Nasz ciągnik został tam. Właśnie dzisiaj zaopiekujemy się tymi oto polami. Dobra, więc ja teraz skoczę sobie do ciągnika tabem i pojadę po kultywator, bo pługiem mi się nie chce. Odstawimy przyczepę i będzie dobrze. Dobra, tu go postawię. Tutaj postawimy przyczepę. Jadę po czepę kultywator. A i wielofunkcyjnością tego ciągnika możemy na przykład do przodu podczepić opryskiwacz mniejszy, a na przykład z tyłu większy. Oj. Albo możemy zrobić, jak siejemy, na przykład, że pryskamy od razu i siejemy. I to jest bardzo miłe. O. I to jest właśnie funkcjonalność. I to jest właśnie fajna funkcjonalność naszego ciągnika. Dobra, odłożę tutaj nasz opryskiwacz i jadę orać nasze, raczej kultywować nasze pole. O, te trzeba skultywować, a tam trzeba zasiać. No, więc naciskamy V, gdy podjedziemy na dobrą odległość. V. I jedyneczką możemy jechać. Gdy je skultywuję, to was zawołam. Na razie. O, już zaraz właśnie skończę kultywowanie naszego pola. Więc gdy skończymy, pojedziemy po siewnik i zasiejemy tutaj rzepak, żeby później go wykosić i dobrze wyburzyć. Ojej, jedynką zapomniałem. Dobra, tak jak podczepię siewnik, to do was wrócę. Podczepiłem sobie siewnik z przodu i opryskiwacz z tyłu. Czyli od razu nasze zboże będzie opryskiwane i siane. Dobra, gdy zasieję pole, to bardzo nara. Właśnie skończyłem z pracownikiem tutaj właśnie siać te pole nasze. Teraz jeszcze tylko trzeba zasiać te pole. Więc jak je zasieję, Nie, takim małym nie będę chciał. Ja zaraz zobaczę, czy jest większy, bo nie będę chciał. O. Kupimy ten 8-metrowy, też się opłaca, a to główienko odłączymy. Dobra, lecimy. Nowy kultywator, o Jezu. Dobra, dobra, dojechałem po ten nasz kultywator, posiewnik, który jest jest imponujący. Rozmiarami bardzo imponuje, co do tamtych. A, jeszcze można takie triki zrobić, żeby on się złożył. I jest w trybie transportowym. To mi się bardzo podoba. Można sobie jechać tam. Normalnie taka przyczepa. Dobra, więc jak ja zasieję tym, poczekam, aż zejdzie zboże i zakończymy na tym nasz drugi odcinek, a w trzecim skosimy nasze pola. Dobra, to nara. Nasze pola są już zasiane, więc teraz tylko czas poczekać, aby zakwitły nam nasz rzepak, nam zakwitł.
ale ćwiczę do tyłu. I będziemy mieli tutaj to koszenie. Dobra, więc teraz w następnym odcinku będzie koszenie tych pól, więc żegnam się z wami.